Intencja mszy świętej konwentualnej. Dziękczynna za otrzymanie otrzymane łaski dla syna Jana, za świętej pamięci Wiesława Korepta, Marię Sawicką i Krystynę Kyrcz, za świętej pamięci Stefanie Markowicz w 30. rocznicę śmierci, za świętej pamięci Heleny Pac od wnuka Tomasza Paca z rodziną, za świętej pamięci Mariana Wcisło od Kasi i Roberta, za całą rodzinę Paczkowskich, Elżbietę, Beatę, Joannę, o dary Ducha Świętego i zdrowie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Gratres agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebrando. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccabimis, cogitationem, verbo, opere et omissione, mea culpa,
Dea maxima cum, Deo precor beata Maria semper virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Fixus beata Mariam Virginem Gentricem sua matrem quoque nostrum constitu. Concede quesum sus ut eius cooperante caritate ecclesia tua in dies fecundio, roli sanctitate exulta, et in gremium suum cunctas attrahat familias populorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, I tecum vivide treniat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha,
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Oto Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich,
było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. Każde drzewo zasadzone w ogrodzie powinno owocować. W przeciwnym razie do niczego się nie nadaje i będzie zastąpione innym. Przez tą przepowieść Pan Jezus mówi jakąś prawdę o człowieku. Bóg pragnie, aby człowiek przynosił owoce, owocował. I dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją mowy, którą słyszeliśmy wczoraj, we wczorajszej Ewangelii. To Izrael jest takim drzewem, które nie przynosi owoców, a nie przynosi owoców dlatego, ponieważ nie rozpoznaje znaków czasu. A ściślej Jezus mówi, chwili obecnej nie rozpoznaje. A co jest takiego ważnego w chwili obecnej? Chwila obecna jest ważna, ponieważ tutaj, w tej chwili spotykamy się z Bogiem. I człowiek będzie przynosił owoc, gdy rozpoznaje czas, kiedy Bóg przychodzi do niego, nawiedza go, przychodzi do niego przez swoje słowo. I człowiek wtedy tylko, kiedy rozpoznaje, że Bóg go odwiedza przez swoje słowo, wydaje też odpowiedni owoc. To jest owoc nawrócenia. Eucharystia jest właśnie takim szczególnym czasem, kiedy Bóg nas nawiedza. Słuchajmy go więc tak, aby rozpoznając czas Jego obecności, Jego przyjścia, abyśmy też stawali się drzewem dojrzałym, które przynosi owoce zdrowe i smaczne. Otwórzmy nasze czułe serca na wezwania Chrystusa i błagajmy Go o umierzenie. Módlmy się o obdarowanie Kościoła umiejętnością nawracania zatwardziałych grzeszników, aby powrócili do owczarni Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się o nawrócenie się ludzi wierzących, lecz zobojętniałych na naukę Ewangelii, aby nie marnowali powołania chrześcijańskiego. Ciebie prosimy. Dziękując za otrzymane łaski dla Syna Jana, prośmy o dalsze Boże błogosławieństwo, prośmy o dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny Paczkowskich, Elżbiety, Beaty, Joanny i o zdrowie dla Ojca Jerzego i Pana Pawła, naszego organisty. Ciebie prosimy. Módlmy się za przyczyną Matki Bożej we wszystkich intencjach naszych gości i naszej wspólnoty. Ciebie prosimy.
Módlmy się o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Wiesława, Marii, Krystyny, Stefanii, Heleny, Mariana i wszystkich naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę ostatecznego nawrócenia dla nas samych, abyśmy głosząc innym Jego konieczność, nie grzeszyli brakiem miłości. Ciebie prosimy. Jezu Odkupicielu, przeniknij nasze serca gorącym pragnieniem nawrócenia się ku Tobie, abyśmy wreszcie stali się Twoimi prawdziwymi uczniami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Sagamus Domino Deo Nostro. Vere dignum et justum es secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, et te in celebratione Beate Marie Virginis debitis magnificare preconis. Quae verbum tuum immaculato corde suscipiens, Virginea meruit sinu concipere, atque pariens conditorem ecclesiae fovit exordia. Quae iuxta crucem testamentum divine caritatis accipiens, universus homines in filios assumse, Christi morte ad supernam vitam generatus, quae cum apostoli promissum, expectarem tuum, supplicationem suam discipulorum precibus iungens, exemplar extivit orantis ecclesiae, ad gloriam altam evecta celorum, Ecclesiam peregrinantem materno prosequitur amore, eiusque gressus ad patriam tuet, tuet Urbaninia,
Donec dies Domini gloriosus adveniat, et ideo cum sanctis et angelis universis te collaudamus sine fine dicentes. Sanctus, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et tradicem, iterum gratias agens dedicisti cuis suis dicens. Accipite et vivite exa omnes, hic est enim calic sanguinis mei, nomine eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundet, in remissionem peccator, hoc facite in meam commemorationem. Mens peccatio vite gii, calicem salutis offerimus, gratias agentes via nos dignos cabulisti, astare curante et tibi ministrare, et supplices deprecano, ut corpobis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Santo congregemo in uno. Ricordare Domine Ecclesia, pure quanto corpo e diffuso, ut erant caritate per fici ascunarum Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Marco, Mementalcia, fratrum nostrum, quius per resurrectionis Domini erunt, omnium penituam miserationem defunctorum, et eos ad unum mortis tui admitte. Omnium nostrum presumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beati Iosef et Sponso, beatus apostolis et omnibus sanctis, Vitibia secumo placo erunt aeterna vita meramores et consortes, et te laudemus et glorificamus per filium tuum Iesum Christum. Ericu, et cum in solore diviso, est in Deo Patri omnipotens, in unitate Spiritus Sancti, omnis solo, Recepti salutaribus monidi et divinam institutione formati, audemus dicere. Amen. Amen.
Utopa misericordiae tua bruti et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Ia tu estrem, et potestas, et gloria in sempre. Domine Iesu Christe, qui dicisti apostolis tuis, pacem redimpo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e ampe secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dimiris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Thank you.
Oremu. Sum to domine pignore redemptionis et vites offices ad precamu, ud ecclesia tua materna virginis opem, et evangelii preconi universas gentes erudiat, et spiritus effusione orbem terrarum ad implega, et Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.